te wszystkie komedie romantyczne są o, takie... O nie, nie ma w Polsce komedii romantycznych. I też jest w nich seks i bardzo nieudolnie pokazany. Ale okropny no seks. No właśnie. Mnie się odechciewa seksu, jak patrzę na seks. A przynajmniej, zobacz, masz tego Michela, tego Massimo, tak? No to jest na co popatrzeć, sama powiedziałaś. No ale ty też powiedziałaś, że popatrzeć. Ja patrzyłam na niego w garderobie, tak jak siedział koło mnie i mówiłam mu, jesteś piękny. A on mi mówił, ty jesteś wspaniałą gwiazdą polską. I tak żeśmy sobie rozmawiali. No to no, widzisz? No jak miło może być. Ale ty dobry poruszyłaś, Ewuniu, temat. I miałam z nim piękną scenę, kiedy on cały czas mi mówił, uderz mnie mocniej, bo ja byłam tą matką, która tak. On zdradził tą tak, córkę. Córkę. I ja przychodziłam i miałam taką, wiesz, ten... I tam mówiłam, ty jesteś taki, jak, dlaczego tak? I waliłam go w twarz, czego nie lubię strasznie. Nie lubię bić mężczyzn, wiesz? Jakoś nie jestem takim damskim bokserem, słuchaj.